Troje młodych, uśmiechniętych ludzi. Marta, Julia oraz Wojtek ustawia się przed teatrem. Julia. Znajdujemy się przed budynkiem Teatru imienia Billa Machorzycy w Toruniu. W tym filmie pokażemy wnętrze budynku. Między innymi zejdziemy dwa piętra pod scenę i wdrapiemy się na strych nad dużą sceną. Opowiemy przy tym o kulisach naszej pracy. Będzie też trochę anegdotek z burzliwej historii toruńskiego teatru. Ja nazywam się Julia Sobiesiak-Borucka i jestem aktorką. Od 2013 roku pracuję w Teatrze Chorzyce. A ja się nazywam Wojciech Jaworski i dołączyłem do zespołu aktorskiego w 2018 roku. Ja nazywam się Marta Wudarska, również pracuję w teatrze od 2018 roku. Zajmuję się tutaj komunikacją i bardzo lubię oprowadzać widzów po naszych wnętrzach. Budynek teatru powstał prawie 120 lat temu jako scena niemiecka, ponieważ Toruń znajdował się wtedy pod zaborem pruskim. Część środków na budowę zapewniła dotacja rządu pruskiego, ale jedynie pod warunkiem, że w teatrze będą wystawiane tylko sztuki w języku niemieckim. Budowa trwała tylko 14 miesięcy i we wrześniu 1904 roku oficjalnie otwarto budynek teatru. Zobaczcie, jak wtedy wygląda. Czarno-białe zdjęcie teatru wraz z otaczającym go brukowanym placem. W tle budynek Collegium Maius. Na zdjęciu niemieckie napisy. Torn i Stadttheater. Czarno-białe zdjęcie fasady teatru z secesyjnymi zdobieniami oraz rzeźbami orłów na cokołach. Budynek zaprojektowano w stylu eklektycznym, czyli łączącym elementy z różnych styli. Dominowała wśród nich secesja. Jej cechami charakterystycznymi są asymetria, faliste linie oraz motywy roślinne. Było to widoczne szczególnie w elementach dekoracji oraz płynnej linii elewacji frontowej. Czarno-białe ujęcie monumentalnej, boniowanej elewacji z secesyjnymi zdobieniami. Fasada z centralnie rozmieszczonymi asymetrycznymi oknami. Po obu stronach okien kolumny zwieńczone teatralnymi maskami. Na środku umieszczono okna o różnych kształtach, a nad nimi znajdowały się roślinne ornamenty. Po bokach znalazły się podwójne kolumny zwieńczone maskami teatralnymi, a nad nimi cokoły z rzeźbami orłów. Budynek wyróżnia się na tle charakterystycznego dla centrum Torunia gotyku. Współczesna fasada teatru pozbawiona masek teatralnych oraz figur orłów na cokołach. Biała elewacja z niewielką ilością secesyjnych zdobień. Julia stojąca przed wejściem do teatru. Po lewej i prawej stronie głównego wejścia do teatru stoją kamienne rzeźby mus. Melpomena z mieczem i bardzo poważną miną to patronka tragedii. Ujęcia rzeźby Melpomeny siedzącej na wysokim postumencie. Ubrana jest w luźną szatę, głowa przykryta welonem. W lewej ręce trzyma miecz oparty na lewym ramieniu. Na prawym boku postumentu teatralna maska. W wyniku upływu czasu posąg pokryty jest zieloną. A nieco weselsza Terpsychora trzymająca lirę to muza tańca i pieśni chóra. Ujęcia rzeźby Terpsychory siedzącej na wysokim postumencie. Ubrana jest w luźną szatę. Włosy podpięte do góry, na głowie wianek. W prawej ręce trzyma lirę. Po lewej stronie postumentu teatralna maska. W wyniku upływu czasu posąg pokryty jest zielonym nalotem. Na tej starej pocztówce widoczne są same cokoły, które jeszcze czekają na muzę. Czarno-biała pocztówka ze zdjęciem fasady teatru oraz z niemieckimi napisami. Torn oraz Stadttheater. Wyszło słońce, ale teraz zapraszamy do środka. Przez podwójne drzwi wchodzimy do teatru. Julia idzie w stronę głównych drzwi do teatru. Otwiera je. W progu staje Wojtek. Ruchem dłoni zaprasza nas do środka. Wojtek. Znajdujemy się teraz w westybulu, czyli głównym holu. Po lewej stronie od wejścia głównego znajdują się kasy. Następnie schody prowadzące na pierwsze piętro oraz drzwi prowadzące na parter. Pomiędzy nimi znajduje się rzeźba naszego patrona, Billa Machorzycy. Opowiemy o nim później, a teraz kilka słów o otwarciu sceny polskiej. W 1920 roku Wojsko Polskie wkroczyło do Torunia, przywracając miastu niepodległość. Po kilku miesiącach w budynku, w którym się obecnie znajdujemy, otwarto scenę polską. Główny hol. Spokojne, płynne ujęcia pokazują po kolei kasę biletową, podwójne przeszklone drzwi prowadzące na balkon drugiego piętra i scenę foyer drugiego piętra. Schody na pierwsze piętro z czerwoną wykładziną. Dwie pary podwójnych przeszklonych drzwi prowadzących na widownię i do szatni, a między nimi na wysokim postumencie rzeźba głowy Billa Machorzycy. Dalej, po prawej, schody na pierwsze piętro z czerwoną wykładziną. Podwójne przeszklone drzwi prowadzące na balkon drugiego piętra i scenę foyer drugiego piętra. Po prawej i po lewej stronie znajdują się szatnie. A dalej nieczynna kasa biletowa. Posadzka oraz ściany w głównym holu pokryte jasnym kamieniem. Wojtek przechodzi przez prawe podwójne drzwi prowadzące na hol z szatniami. Idzie w prawo. Wzdłuż prawej ściany ciągnie się szatnia. Na jej końcu stoi Marta. Zapraszam was teraz na widownię. Marta. Marta podchodzi do ściany naprzeciwko szatni. Rozsuwa kotary zasłaniające drzwi. Wchodzi na rozświetloną widownię dużej sceny. Staje między rzędami czerwonych foteli teatralnych.
Sala bogato zdobiona złotymi ornamentami. Balkon pierwszego piętra z centralną lożą reprezentacyjną oraz lożami bocznymi. Balkon drugiego piętra z czerwonymi fotelami teatralnymi oraz reflektorami oświetlającymi scenę. Rzędy pustych czerwonych foteli widowni na parterze. Na parterze znajduje się 265 miejsc, a razem z pierwszym i drugim balkonem jest ich prawie 400. To tutaj, w listopadzie 1920 roku, odbyła się uroczysta inauguracja sceny polskiej. W pierwszym roku działalności teatru grano tylko sztuki polskich autorów. Julia siedząca na widowni. Padł wtedy też rekord frekwencji. W pierwszym roku działalności teatr odwiedziło prawie 90 tysięcy widzów. A że w Toruniu mieszkało wtedy około 30 tysięcy Polaków, można powiedzieć, że statystyczny polski mieszkaniec Torunia odwiedził teatr trzykrotnie. Wojtek stojący na proscenium. Odległość między tymi złotymi ramami wynosi 8,5 metra. A gdybyśmy cofnęli się teraz o 100 lat, wpadłbym do kanału dla orkiestry. W otworze w podłodze, tuż przed sceną, mieściło się 36 muzyków, którzy dbali o oprawę dźwiękową spektakli. Wojtek robi dwa kroki w tył, w głąb sceny. A w tym miejscu znajdowała się budka suflera. Sufler stał przodem do aktorów i podpowiadał im tekst, a przed wzrokiem widzów chroniła go niewielka budka wystająca z podłogi. Julia stoi na skraju sceny. Idzie za kulisy. Siada na wysokim krześle przy oświetlonym blacie, na którym leży otwarty scenariusz. Julia. Dzisiaj rolę suflerki pełni pani inspicjentka, która podczas spektaklu siedzi przy tym stanowisku i śledzi scenariusz. Jeśli zdarzy nam się zapomnieć tekst, zwracamy się w jej stronę, jeśli mamy taką możliwość, i na przykład powtarzamy ostatnią kwestię, dając w ten sposób znać, że potrzebna jest nam pomoc. Julia wstaje, robi kilka kroków. Tutaj obok znajduje się mechanizm sznurowni. Każda z tych dźwigni uruchamia jeden sztankiet, czyli poprzeczną belkę zawieszoną nad sceną. Ciemne, wysokie nadscenie z poziomo zawieszonymi sztankietami. Podwieszone są na nich reflektory, głośniki, dekoracje. Julia ze sceny. Wiszą na nich reflektory lub elementy scenografii, które są opuszczane podczas przedstawienia. Spokojne ujęcia nadscenia wraz z galerią sceniczną oraz sznurownią. Sznurownia z rzędem białych dźwigni. Mężczyzna opuszcza jedną z dźwigni. Widok sceny z góry. Zbliżenie na kwadratowy otwór w scenie. Stoi w nim Wojtek. Wojtek z otworu w scenie. Czasem akcja spektaklu wymaga tego, by aktor nagle znikł, zszedł pod ziemię lub się spod niej wyłonił. Wtedy wykorzystujemy zapadnię. W naszym teatrze mamy trzy takie zejścia. Pod scenie. Pochylony Wojtek idzie pod sceną. Omija konstrukcje podtrzymujące scenę. Wychodzi spod scenia. Idzie korytarzem. Wchodzi do niewielkiego pomieszczenia. Wojtek. Dotarliśmy teraz do wspomnianego wcześniej orkiestronu, w którym w czasie spektakli zasiadali muzycy. Tędy też sufler docierał do swojego stanowiska. Wojtek wstaje, zapala latarkę. Pochylony idzie w głąb orkiestronu. Staje w otworze drzwiowym. Tutaj znajdują się drzwiczki, a za nimi schodki prowadzące do budki. Ciasne, niskie pomieszczenie z kilkoma stopniami prowadzącymi do drewnianej klapy w suficie. Wojtek wychodzi z orkiestronu na lewo. Idzie wzdłuż korytarza. Skręca na schody. Cofa się. Uśmiecha się na znak, że pomylił drogę. Idzie prosto przez zakamarki teatru. Schodami w górę wychodzi na korytarz na parterze. Przy ścianie obok żelaznych drzwi siedzi Marta. Marta. Znajdujemy się teraz w kulisie, czyli miejscu za sceną, w którym znajdują się aktorskie garderoby. Tymi drzwiami wchodzi się na scenę, a teraz odwiedźmy jedną z garderób. Dynamiczne ujęcie do wnętrza garderoby. W prawym rogu, przy toaletce, siedzi Julia. Julia. Witajcie w mojej garderobie. To tutaj odpoczywam, jeśli mam chwilę przerwy, ale przede wszystkim szykuję się do spektaklu. Robię makijaż, zakładam kostium z pomocą pani garderobianej.
Często podczas jednego przedstawienia przebieram się wielokrotnie, jeśli gram kilka postaci lub gdy moja postać ma kilka kostiumów. To wszystko odbywa się właśnie w tym miejscu. W lustrze toaletki odbicie Julii. Na toaletce obok wazonu z czerwonymi różami leży scenariusz. Julia przegląda go. Korytarz przed garderobami, schody na górę. Na pierwszym piętrze stoi Marta. Marta robi kilka kroków, staje przy drzwiach, puka. Dzień dobry. Dzień dobry. Marta wchodzi do jasnego pomieszczenia. Znajdujemy się teraz w naszej pracowni krawieckiej, w której pracują trzy panie mistrzynie krawiectwa. Tutaj powstają kostiumy do naszych spektakli. Najpierw scenograf czy kostiumograf je projektuje, a następnie tutaj nasze panie krawcowe już tworzą z tego kostiumy. Jest tutaj bardzo jasno, właśnie po to, żeby można było precyzyjnie wykonywać różne prace. Zbliżenie na maszyny do szycia, kostiumy, półki z kolorowymi szpulkami nici. Schody do góry. Przestronna sala z długim prostokątnym stołem i krzesłami. Na parapecie okna siedzi Wojtek. Witajcie w sali prób. To tutaj na początkowym etapie powstawania spektakli odbywa się nasza praca. Przez okna widać budynek sceny na zapleczu imienia Krystyny Meissner. Został on w latach 90. odbudowany na wzór budynku zaplecza, zaprojektowanego jeszcze za czasów niemieckich. Zajrzymy tam jeszcze. Korytarz przed salą prób. Korytarz skręca w prawo. Na jego końcu schody prowadzące w górę do drzwi. Na schodach stoi Marta. Wchodzimy teraz do niezwykłej przestrzeni, czyli na strych, który znajduje się nad widownią dużej sceny. Prowadzą do niego takie małe drzwiczki. Marta schyla się i wchodzi na strych przez małe drzwiczki. Wnętrze strychu jasne. Stalowe konstrukcje podtrzymują dach. Jest tutaj bardzo stromo, ponieważ sklepienie ma kształt kopuły. Marta ostrożnie idzie na górę po ścieżce zrobionej z niewielkich desek. Co chwilę omija stalowe elementy konstrukcji dachu. Marta staje na górze sklepienia strychu. A tutaj rozwiązanie zagadki, czegoś co interesuje wielu naszych widzów, czyli korba, której mechanizm opuszcza na sam dół żyrandol znajdujący się nad widownią. Ostatnim razem był opuszczany w 2020 roku. Zbliżenia metalowej korby, tarcz zębatych, stalowej liny. Archiwalne nagranie wideo z telefonu. Kryształowy żyrandol zjeżdża w dół. Ujęcia z drona. Duża sala w remoncie. Na widowni brak foteli. Balustrady balkonów zasłonięte. Zbliżenie na zakurzony kryształowy żyrandol na kryształki pozbawione blasku. Rozświetlony żyrandol z migoczącymi kryształkami. Na balkonie siedzi Marta. Znajdujemy się teraz na drugim balkonie, skąd najlepiej widać nasz piękny żyrandol, ale on nie wisi tutaj od początku istnienia teatru. W czasie II wojny światowej Toruń znalazł się pod okupacją niemiecką, no i wtedy Niemcy przeprowadzili generalny remont teatru, który zmienił zarówno wygląd fasady, jak i wnętrz. Z fasady usunięto prawie wszystkie dekoracje i secesyjne zdobienia, takie jak na przykład ornamenty wokół okien. Usunięto również maski, które znajdowały się nad kolumnami i zdjęto figury orłów. Czarno-białe zdjęcie. Trzej młodzi uśmiechnięci mężczyźni siedzący na cokole z orłem. Zmienił się ponadto wygląd pierwszego balkonu. Został podzielony na loże i utworzono lożę reprezentacyjną. Widok z góry na pierwszy balkon. Centralnie usytuowana loża reprezentacyjna, wydzielona od reszty widowni ozdobną metalową balustradą. A teraz udajmy się w chyba najdłuższy spacer, jaki możemy zrobić, nie wychodząc z budynku. Sprawdźmy, ile to będzie kroków. Zbliżenie na elektroniczny zegarek na ręku Marty. Marta dotyka ekranu zegarka. Włącza tryb liczenia kroków. Przyspieszone ujęcie.
Marta idzie wzdłuż widowni na drugim piętrze, otwiera drzwi, przechodzi przez hol z szatniami, schodzi schodami na dół, przechodzi przez foyer pierwszego piętra, wchodzi do kolejnego holu z szatniami, przechodzi przez podwójne drzwi, idzie schodami na dół. Wchodzi do westybulu na parterze. Przechodzi przez podwójne drzwi, przechodzi przez hol z szatniami na parterze, przez otwarte drzwi wchodzi do korytarza prowadzącego do garderób. Idzie dalej. Schodzi schodami w dół. Idzie podziemnym labiryntem korytarzy przez zakamarki teatru. Marta wchodzi po schodach. Pokonuje trzy kondygnacje. Mija ściany ozdobione zdjęciami ze spektakli. Wchodzi na niewielki hol. Zatrzymuje się przed drzwiami prowadzącymi na scenę na zapleczu. Zbliżenie zegarka na ręku Marty. Na zegarku 449 kroków. Drzwi na widownię otwierają się. Stoi w nich Wojtek. Zapraszamy teraz na scenę na zapleczu, którą widzieliśmy z okien sali prób. Wojtek idzie w głąb sceny na zapleczu. Na widowni rzędy czarnych krzeseł. Na scenie porozkładane elementy do budowy dekoracji. Na koniec jeszcze kilka słów o naszym patronie. Wilam Chorzyca urodził się w Lwowie, gdzie już przed wojną był uznanym reżyserem i dyrektorem teatrów miejskich. Do Torunia przybył tuż po wojnie, gdzie pracował z ogromnym zaangażowaniem. Zrealizował wiele wybitnych spektakli, które zdobyły ogólnopolskie uznanie. Jednocześnie, z racji pracy w niewielkim mieście, reżyserował też lekkie, popularne sztuki, aby za wpływy z biletów móc finansować ambitne dzieła. Julia, siedząca na widowni. Wiąże się z tym pewna anegdota. Kiedy podczas prób do komediowej operetki Nitusz jedna z aktorek poskarżyła się: mnie zna cały Toruń, a gram takiego ogona, czyli niewielką rolę, Wilam Chorzyca odpowiedział. Wojtek, siedzący obok Julii. Proszę pani, mnie zna cała Polska, a ja reżyseruję Nitusz. Wojtek i Julia wymownie spoglądają na siebie. Julia uśmiecha się. Na białym ekranie pojawiają się czarne litery i kreski, układając się w logo teatru z napisem Teatr Chorzycy.